Hello, beautiful people! That's what it takes! Witajcie, YouTube! Witam Was serdecznie. Dokładnie 2 tygodnie przed zawodami, 14 dni. Zmiany, zmiany, zmiany. Jakie to zmiany? Tak pokrótce chciałbym Wam szybciutko. Widzicie, jestem akurat przed treningami z ludźmi, bo normalnie też się pracuje, więc szybciutko, żeby nie tracić czasu, nagram Wam, jak to teraz u mnie wygląda. Jakie są zmiany? Od czego zacząć? Może zacznę od treningu. Trening za dużo się nie zmienił, takie zmiany, nie, a tak naprawdę troszeczkę się zmienił. Otóż jest jedno zawsze gdzieś na grupę mięśniową ćwiczenie bazowe, mocne, staram się trzymać gdzieś tam ciężar i trzyma się i to bardzo dobrze. Natomiast kolejne ćwiczenia są to już serie łączone, dwa ćwiczenia dobrane, jedno po drugim, to jest większa liczba powtórzeń w zakresie minimum 12-15, to są dropsety, serię z napięciem, czyli jak kończę, wiem, że już nie mogę, kończę. Zresztą widzieliście to na Seven Nutrition, również jak z Sajanem robiliśmy plecy, jak przytrzymywałem też tangielki i w skurczu izometrycznym starałem się gdzieś tam utrzymać ten ciężar, to stosuję tą technikę, no czy w czwórkach, czy w dwójkach, w bicepsach, tricepsach, w barach, w klatce, w plecach, wszędzie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o rozkład treningów. Wygląda to następująco. Trenuję 3 dni, 1 dzień wolny, 2 dni, 1 dzień wolny. Tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o trening siłowy. To są naprawdę ogólne wiadomości. Natomiast cardio. 2 tygodnie, 14 dni przed startem. Zazwyczaj robiłem 7 razy w tygodniu po 30 minut, a teraz robię 30 minut, ale co drugi dzień. Forma już jest całkiem niezła, więc należy troszeczkę tego ciała zaoszczędzić. Ale tak to miało być, że 2 tygodnie przed praktycznie ta forma miała być gotowa, żeby teraz już zadbać o ten wypoczynek, dożywienie organizmu, żeby nie, jak to było zazwyczaj, goniło się gdzieś tam za limitem i potem już człowiek taki wyczerpany na tej scenie. Także tak wyglądałoby cardio. Jeżeli chodzi o suplementację, cały czas witaminy, minerały, omega-3, D3 idą cały czas, ashwagandha potreningowo i przed snem. Również tutaj idzie omega-3 i ZME. Wiecie, o co chodzi. W głowie ciężko się myśli. Tak to wygląda, natomiast cały czas idzie izolat, o, tak wiecie, patrzę gdzieś tam, rozglądam się po bokach, bo myślę, żeby niczego nie przegapić. Izolat cały czas 60 gramów, 10 gram kreatyny, 10 gram glutaminy idzie bezpośrednio po treningu i dopiero po godzinie jem posiłek. Jeżeli chodzi o jedzenie, zmiany. Po pierwsze, mam więcej jedzenia. Po drugie, bazuję tylko na produktach takich jak ryż, jaśminowy u mnie, pierś z kurczaka, wołowina rozbew, mus migdałowy i odrobina warzyw. Izolat już wszędzie wylatuje, płatki owsiane też już wylatują. Nie ma jajek, nie ma białek jaj. Jest tylko są te produkty. Sól około 5 gramów. W ciągu dnia piję między 4,5 a 5,5 litra wody dziennie. Tak mniej więcej. Skrupulatnie tego gdzieś tam na szklaneczki dokładnie nie wyliczam, ale ponad 4 litry wody jest na pewno. Tak wygląda teraz u mnie dieta. Cały czas również wykonuję po treningu, jak tutaj z ludźmi też jestem na hali, wykonuję deseczkę. Myślę, gdzieś tam może widać, że łokcie zdarte już są, bo od tej deseczki wykonuję ją około w ciągu całego dnia, bo jak mam tam gdzieś wolne, to też staram się te 2-3-4 minuty wytrzymać. 4,20 to jest mój rekord. Powiem Wam, że tyle, powiem się, jakbym był pod prądem. Już myślałem, że zacznę się drzeć na tej siłowni, ale wytrzymałem, także
Staram się mniej więcej minuta, 30 sekund przerwy, minuta, 30 sekund przerwy, minuta, rano jakieś zaciąganie brzucha i tak dalej, jak wyjdę z psem sobie na spacer, wszystkie pozy sobie przetrenuję za garażami, żeby mi nie widział, żeby ktoś nie pomyślał, że tym tam tańce jakieś odprawia. Chociaż to jest nieistotne, każdy sobie myśli, co sobie myśli. No, także tak by to wyglądało, czyli o kardio powiedziałem, o treningu powiedziałem, o zmiany diety powiedziałem, o suplementacji powiedziałem cały czas, a jeszcze przed treningiem oczywiście produkty Seven Nutrition niezmiernie od ponad 4 lat, kiedy jestem w tej firmie, stosuję te produkty, jestem bardzo zadowolony. I ci, co próbowali, to na pewno też, choć gama suplementów na naszym rynku jest ogromna, to stosuję bombę przedtreningową, jedną miarkę i do tego dodaję jeszcze cytrulinę, jedną miarkę i dodaję jeszcze kapsułkę kofeiny. I tak to by mniej więcej wyglądało. Już niebawem przekonamy się, co to będzie pierwsze wyjście, bo wiele osób być może dostaje wiele pytań, a kiedy startujesz i tak dalej, ci co są na bieżąco wiedzą, ale niektórzy dopiero może trafili na kanał, dopiero gdzieś tam się poznajemy poprzez social media, także startuję 10 na Mistrzostwach Polski NPC, później 11 u Radka Słodkiewicza, Słodkiewicz Classic w Markach, nie w Markach, Kusiarką ktoś jedzie, w Nadarzynie, Ptaku, tak. Wielkie targi, także zapraszam, fajnie jak będziecie, pionę przybijemy. Będzie można sporo rzeczy pewnie pooglądać, wybrać coś dla siebie i zobaczyć, jak tam ludzie w branży żyją. Kolejne zawody, tak szybciutko przypomnę, to za 2 tygodnie po tychże zawodach Birmingham Arnold Classic i po Arnoldzie za 2 tygodnie Olimpia w Rzymie. Taki jest plan, co będzie dalej, podejmiemy później decyzję. Jak na razie z Rolandem cały czas jesteśmy na bieżąco, cały czas na bieżąco idzie waga, różnego rodzaju uwagi, jak coś się dzieje, to zmieniamy. Waga troszeczkę idzie w górę, ale tak ma być. Nie chciałbym mówić, ile teraz ważę, ale do limitu jeszcze jest trochę czasu i kilogramów, ale wszystko tak, jak zaplanował Roland, tak jest. Ja jestem spokojny, spokojna głowa. Myślę, że chciałbym się zaprezentować naprawdę dobrze na scenie, pokazać dobry mięsień, dobrą wyrazistość, no i fajną prezentację. A które miejsce będzie, wiadomo, idziemy na zawody po to, żeby wygrywać. Aczkolwiek konkurencja nie śpi, naprawdę chłopaki, szczególnie młodzi, są naprawdę dobrzy. Stara gwardia też oczywiście nie śpi, także wygra najlepszy, o tym zdecydują sędziowie, ale najważniejsze, żebyśmy my jako zawodnicy wychodząc na scenie wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko 100%, że jesteśmy lepszą wersją siebie niż byliśmy na ostatnich zawodach. Jak dobrze pójdzie, to powinienem wnieść na scenę przynajmniej, liczę nie weryfikacji, ale już jak na scenie ostatnio miałem 96,5 kg, no to teraz nawet jak poładowanie, to myślę, że takie dobre 7 kg będzie więcej. Także myślę, że to powinno być widać. Nie przedłużając, drodzy Państwo, zdrówka życzę, bądźcie zdrowi, subskrypcje, dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Pytaliście mnie jeszcze tak szybciutko, czy będą vlogi. Oczywiście kamerka jest, będzie ze mną, będą vlogi każdego dnia. Postaram się wieczorem nawet przesłać materiał, żebyście rano już mogli zobaczyć na przykład, jak było na weryfikacjach po pierwszych zawodach i po drugich zawodach. Także na pewno będzie co oglądać. Fajnie, że jesteście. Dziękuję za miłe komentarze. Nie przedłużając, zdrówka, trzymajcie się i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.